Witam Was bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale. Ja nazywam się Lena, a przed Wami, tak jak dobrze widać, Indygo. Tytuł ten porusza bardzo trudny, ale moim zdaniem bardzo ważny temat, w szczególności w czasach współczesnych. Mianowicie mówi o depresji. Mówi o zmaganiach, jakie musi przeżywać osoba, która cierpi na tę przypadłość. Przybliża nam trochę tą chorobę. Jeśli chcecie przeczytać więcej o samej grze, zanim ja zacznę w nią grać, to zapraszam Was bardzo serdecznie do opisu. Ja tu się dużo rozgadywać nie będę. Może poza tym, że cóż, w grę mogę zagrać dzięki uprzejmości wydawcy. Jest to tytuł z polskiego studia, więc tak się składa, że ma nie tylko polskie napisy, ale i polski dubbing. Przyznam się, że pierwotnie tego nie zauważyłam, ale potem jak sprawdziłam polski dubbing, uznałam, że chyba bardziej odpowiada mi brzmienie angielskich aktorów, więc macie wersję z polskimi napisami, po prostu. Ja natomiast nie będę się rozgadywać. Zacznę sobie nową grę i zobaczę, z czym to się je. A wy razem ze mną. Gra może wywoływać uczucie przygnębienia. Jeżeli czujesz smutek, powinieneś odłożyć rozgrywkę i wznowić ją, gdy będziesz w lepszym humorze. Jeśli jesteś wrażliwy na nastroje panujące w produkcjach multimedialnych i filmach, powinieneś grać w Indygo w ciągu dnia, najlepiej w towarzystwie kogoś bliskiego. Indygo nie jest grą dokumentalną i nie przedstawia prawdziwej historii. Jest to jedynie interpretacja, ilustracja i próba przybliżenia stanu, w jakim mogą się znaleźć osoby cierpiące na depresję. Należy pamiętać, że każdy przypadek jest indywidualny i objawy lub zjawiska przedstawione w grze nie odnoszą się do wszystkich osób chorych na depresję. Ważne rzeczy, bardzo ważne ostrzeżenie moim zdaniem, bo dla osób, które mogą mieć jakieś tendencje depresyjne, decyzje, jakie podejmę podczas gry, będą miały wpływ na jej zakończenie. Zobaczymy, jak to wyjdzie w sumie. Natomiast osoby, które mogą mieć jakieś tam skłonności depresyjne, rzeczywiście u nich to poczucie dołka mogą wywoływać takie produkcje, więc jak najbardziej ostrzeżenie na plusie. Dobra. I wasn't even hoping it would be good for my creativity. It wasn't. People always say that tomorrow is another day. It isn't. That's why I see absolutely no point in opening this door and coming back to life again. Or maybe I'm just ill. Day 126. My name's Tom, and I am a complete and utter idiot. I may be tired of living. I may not be willing to participate in this farce of a world, but for the love of destroying a memento, where's the sense in that? Why in the hell did I tear up that picture? I remember the first time we went to Italy for the Biennale. We instantly fell in love with the country. It was amazing. We knew that it wouldn't be our last visit. Back then, painting was still important to me. It actually meant something. Now I can't tell whether my life was pointless from the very start, or whether I stripped it of meaning. Oh, stop feeling sorry for yourself. At any rate, out of respect for Anne, I should piece the picture back together and put it in the frame. Maybe not everything is lost. Postaram się być głosem gdzieś tam, że tak powiem. Postaram się być głosem, który nie będzie wam przeszkadzał podczas wypowiedzi narratora. Ja sobie będę tam komentować, jak będzie trzeba, natomiast chciałabym, żeby gra jak najwięcej mówiła sama za siebie. Okej, kliknij symbol oka, by otrzymać podpowiedź. Dobrze. Nie jest mi ona potrzebna. Jak widzę, muszę zabrać kawałki tego zdjęcia. Prawym wszystkim myszy otwieramy kwipunek. Klucz do pokoju. Fragment zdjęcia. Dobra. Dobrze, tu mamy nasze zadanie na dzień dzisiejszy. Trzeba się będzie porozglądać. Kiedyś kosztowało mnie sporo pieniędzy. Magnetofon. To jest ramka, jak rozumiem. Ok, będzie kółeczko, jak będę mogła coś dotknąć. Coś się chmurzy. Dawno do nich nie zaglądałem. Nie wiem, czy czytać w ogóle te wypowiedzi. Mam odruch z takim czytaniem. Same bzdury, pewnie tak skwitowałby to Franek. I pomyśleć, że chciało mi się to wszystko przeczytać. No cóż. Czytanie książek nie jest złe. Straszny staroć. Zamknięte, na szczęście. O, kolejny kawałek zdjęcia. Czy to moje autoportrety? Wyśmienite. No dobrze. Nie to chciałam zobaczyć. Tutaj jest ramka? Tutaj jest ramka. Dobrze, będziemy układać to zdjęcie. Podejrzewam, że to będzie dużo za mało fragmentów. A może nawet nie tak dużo za mało. No dobra, jeszcze dwa są nam potrzebne. Rozejrzyjmy się, może gdzieś można pogrzebać, albo ja po prostu czegoś nie widzę. O! Oczywistej rzeczy nie widzę. Stare dzieje, prawie o tym zapomniałem. Czy to miało jakiś sens, te wszystkie lata? To jest nasza przeszłość. Ona jak gdyby zawsze ma na nas wpływ. Zawsze. Z jednej strony trochę to przerażające, z drugiej strony tak to działa. Sztuka w naszym mieście. Do końca miesiąca w Galerii Sztuki Współczesnej będziemy mogli zobaczyć pracę Tomasza Płonki. Jego obrazy zostały docenione na zagranicznych wystawach oraz znalazły się w zbiorach ważnych dla świata sztuki kolekcjonerów. Jedną z najciekawszych prac jest obraz pod tytułem Westchnienia. Został on niezwykle dobrze oceniony przez naszych rodzimych krytyków. Teraz również mieszkańcy naszego miasta będą mogli ocenić twórczość artysty. Byłeś całkiem znanym artystą. Co się stało? Brakuje jak gdyby najważniejszej części zdjęcia, czyli tej, na której jest większa część twarzy. Nie chcę korzystać z podpowiedzi. Może w łóżku coś... A, patrzcie, kurna, druga część pokoju. Kiedyś to było przedłużenie mojej ręki. A, paleta. Wyjątkowo pięknie układają się na niej ślady starych farb. Jest to prawdopodobnie najlepsza rzecz, jaka wyszła spod mojego pędzla. Bezużyteczny arsenał. Jak mogły mnie tak bezdusznie wcisnąć w kąt? Farby, palety, rozpuszczalniki, moi starzy przyjaciele. Mój roboczy uniform, wysłużony fartuch. Systematycznie brudziłem go farbą przez wiele lat. Nie pamiętam nawet, jaki był jego pierwotny kolor. Tak właśnie wygląda łóżko nieścielone od tygodni. Miejsce mojego stałego pobytu. Po co w ogóle z niego wstawałem? Tak... Dobra. Coś tu jest więcej. W tej chwili nie. Ale biorąc pod uwagę to, że będziemy się poruszać na wszystkich etapach po tym samym pokoju, To nie mogę w tę stronę przejść. O kurczę, łazienka jeszcze. Dobra. Zaraz znajdziemy to zdjęcie. Czyli aż tak mała ta przestrzeń nie jest, po której będziemy się poruszać. Suszyłem na nich pędzle. Coś tam, coś tam. Szampon, żel do twarzy, dezodorant się kończy. Na co mi to wszystko? Potrzebuję nowej szczoteczki. Suszyłem na nich pędzle. Bardzo użyteczna rzecz. I obok trzymał chusteczkę do zębów. Świetnie. Trzeba sobie jakoś radzić. Już wiem, dlaczego kupiliśmy nowy. Ten cieknie. Elektryczny czajnik na skraju wanny? Nie brzmi rozsądnie. Czasem jej używam, ale pewnie za rzadko. Kiedyś miałem w niej głównie palety i pędzle. Straszny staroć. Za chwilę nie będę miał gdzie składować moich brudnych gaci. Miałem zorganizować kosz na pranie. Pytanie, czy to jest jak gdyby twoja pracownia gdzieś tam wynajęta w jakimś miejscu, gdzie jest pokoik i jest łazienka do tego, czy to jest pokój w twoim mieszkaniu. Może być to w ogóle całe twoje mieszkanie. Jaki król, taki tron. Jak ja jestem zabawny, żałosny. Ale ją zmaltretowałem. Ciekawe, czy nadaje się jeszcze do użycia. Wysurzyła się, susząc kolejne warstwy farby na płótnach. Teraz pewnie ledwo chodzi. Tak to bywa z suszarkami. Boże, gdzie ja mogę znaleźć ten kawałek zdjęcia? Tak szukam, czy coś jeszcze jest niezmacane przeze mnie. Ale nie wygląda na to. Człowiek w złości robi różne głupie rzeczy. Ta ramka nie powinna być pusta. Tu przynajmniej widać prawdziwe emocje. Może zrobimy z nich użytek i ogrzejemy nimi dom. Nie, nie robi się tego. Odpoczywaj sobie, zasłużyłaś. Wysłużony z ciebie sprzęt. Sztaluga malarska. Nie działa. Ciągle nie działa. Nic się nie zmieniło w tym temacie. Okej. Tak się składa, że a propos depresji nie mam zbyt wiele do powiedzenia, natomiast mój ojciec był artystą plastykiem i też miał swoją pracownię. I muszę przyznać, że ten bałagan, który panuje tutaj, to jest nic. To jest naprawdę, naprawdę nic. Dobrze, skorzystamy sobie z podpowiedzi w takim razie. A, bo tu jeszcze mogę zajrzeć. Dobra, już widzę. Nie wiedziałam, że mogę tu też zajrzeć. Powinienem częściej tu sprzątać. Co one tutaj robią? Natury nie oszukasz. No, rozbite szkło. Zdarza się. To chyba ostatni kawałek zdjęcia. Powinienem je ułożyć w ramce. Już zaczęłam to robić, mój drogi. Dobra. Mamy twoją... A nie. Co ona ma na głowie? Ona ma taką fryzurę, czy ma przekrzywione gogle? Takie... jak piloci noszą. Takie mam skojarzenia. Moja miłość, moja Anna. Tom, we both know what you're doing is far from normal. You're turning our lives into an endless drama, a horror even. I bet that if I sold our story, I'd be able to build a new house, with an atelier for you, one that would take up an entire floor. Hell, we could even throw in a hot tub. So that you could keep contemplating the meaninglessness of life like a king. Maybe I should do the same. Damn you. I'm perfectly aware that you're not working on your paintings. I also don't really believe that you simply need to spend some time on your own. I mean, some time? Do you take me for a fool? I didn't move in with you to end up sitting in an empty home. Don't you dare act like a rat hiding under the sink. Do you even care about what's going on with me? Whether I'm able to cope with all this? Well, I'm not. I'm not coping with any of this. I'm pathetic and hopeless. I can't even take good care of the house. I broke the alarm and forgot to pay the bills on time. Fortunately, the men from the security company were understanding enough. The alarm won't be working for some time, though. Oh, what's the point of writing all this for you, anyway? I bet you don't give a shit. I'm so fed up with providing excuses for you. People are asking about you all the time. They say they haven't seen you in a while, or ask, when is he coming back to work? Is Tom feeling well? Please tell him we said hi and take good care of him so he comes back to us as soon as possible. If I have to fake a smile even one more time, my face will remain twisted for the rest of my life. I'm sick of it all. I know everyone goes through a difficult period from time to time, but what you're doing is not going to help you solve your issues. The world is not going to simply change just because you keep running away from it. Either way, you can't just sit there for the rest of your life. I hope you're aware of that. Anne. Tak, może to jakoś skomentuję. Wydaje się ten jej list bardzo bezduszny i pełen niezrozumienia. Z drugiej strony, wyobraźcie sobie, jak się czuje żona, której mąż się zamknął w pokoju na kilka miesięcy i nie wychodzi. I jedyny jej kontakt z nim to te listy, najprawdopodobniej. Cóż, każdy jest człowiekiem, każdy ma prawo stracić cierpliwość. Oczywiście ja twierdzę, że taki brak wsparcia nie jest dobry. Też jak gdyby jestem za tym stwierdzeniem. Z drugiej strony bardzo często bliskie osoby sobie po prostu z tą depresją nie radzą. I mogę wybrać treść listu, jak widzę. Droga Anno, wiem, że nie tak wyobrażałeś sobie nasze wspólne życie. Masz prawo być na mnie zła, ale uwierz. To, jak się czuję, nie zależy od mojej woli. Tutaj jest mi łatwiej to wszystko znosić. I mogę wybrać. Wybacz mi, że zostawiam cię samą, jednak to jak to, ale sądziłam, że ty mnie zrozumiesz. Przecież zmagaliśmy się razem również z twoimi problemami. Pozwól mi to wszystko sobie poukładać w samotności. Bądź masz całkowitą rację, jestem beznadziejny, jestem zepsuty, wyrzuć mnie na śmietnik, nie wiem. Może poproś kogoś o pomoc? Jeżeli trzeba za to dodatkowo zapłacić, to jestem gotów to zrobić. Wybacz mi i proszę bądź cierpliwa. Przepraszam cię, wiem, że cierpisz przeze mnie, ale nie jestem w stanie nic z tym zrobić. To wszystko moja wina, wiem, że cię zawiodłam. Straszne będzie. Czy aktualnie, jeżeli po moim wyborze on to przeczyta jeszcze raz na głos, no to moje czytanie zostało wycięte, ale zobaczymy. Czy wyjść z pretensją, że ona nas nie wspiera, czy zdołować się? O Jezu. No dobra. Tutaj może trochę powiedziałam nie tak, ale miałam styczność z osobą, która miała problemy depresyjne. Więc zdaję sobie sprawę z tego, co czuje Anna. I wiem, co mnie bardziej denerwowało. Bardziej mnie denerwowało stwierdzenie jestem beznadziejny. Chociaż pretensje też były. Kurna, nie ma złotego środka. Tylko tutaj jest stwierdzenie, żeby poprosić kogoś trzeciego o pomoc. I to mi się chyba bardziej podoba. Zobaczmy. Tak, to twoja odpowiedź. Nie czytał tego całości. What the hell's wrong with me? Where's this all coming from? Everything was good, wasn't it? There's no reason for me to feel like this. I got the promotion I cared so much about, head of the department. I worked so hard to get it. Now I wonder why I even bothered. I feel no joy, no satisfaction. I feel nothing at all. inspiration to paint had left me even before I buried myself in here. Now all I can force myself to do is to stare at the ceiling. And the silence. Anne isn't home. The neighbors haven't come back from work yet. I feel like all this silence has made me deaf. I'm such an idiot. I forgot I brought a radio. I could have made use of it. There are broadcast schedules in the newspaper that Anne always brings me with my breakfast. I have no clue why I formed that habit. After all, I never used to read the paper. Dobrze, czyli tym razem będziemy musieli jakoś uruchomić radio. Pewnie trzeba będzie znaleźć baterię czy coś w tym stylu. Zobaczmy. Albo po prostu je uruchomić. Ciekawe, czy jeszcze działa. Aha. Cokolwiek tu mogę zrobić. Okej. A, tu mam przycisk. I tak nie wiem, na co je nastawić. Kaseta? Cokolwiek? No dobra, popatrzmy, co ja w sumie muszę zrobić. Porozglądajmy się. Bo czemu by nie? Bo może muszę jakieś baterie znaleźć, czy je podłączyć. Nie wiem nawet, co to jest. Powinienem zrobić tu porządek, ale nie mam na to siły. Przerobienie tego pokoju na pracownię było dobrym pomysłem. Dzięki temu mam łazienkę. Samotność ma swoje plusy. Nie muszę opuszczać deski. Wcześniej mi nie chciał powiedzieć więcej. No dobra. Miejsce mojego stałego pobytu. Po co w ogóle z niego wstawałem? Może chcesz wyjść z pokoju? Już sprawdzałem zamknięte. Dobrze, że tylko ja i Ania mamy do nich klucz. Nie mam ochoty wychodzić z pokoju. Chciałam cię, mój drogi, pognać po gazetę, bo może ona dalej ją kupuje. O, tu mamy gazetę. Okej. Audycje. Radio Amen. 7 grzechów głównych. Audycja ojca prezesa. Start 16. O, w Polsce to ma taki wydźwięk, tak, skojarzeniowy. Radio Pierwsza, reforma edukacji, program publicystyczny, start 17. Radio Politechniki, disco trance, muzyka transowa, start 20. Radio Wysoka Częstotliwość, supernowa, muzyka niezależna, start 21. Radio De Profundis, w ten listopadowy wieczór, muzyka klasyczna. Dawno nie słuchałem muzyki, może to dobry pomysł. I tak na nic innego nie mam siły. Okej, nie, tego nie muszę czytać. Cały czas mylne kliknięcia. Tak w ogóle. Dzień 137. Czyli on tu siedzi 5. miesiąc. Jeśli to jest jak gdyby pamiętnik z pobytu tutaj właśnie. Bo pokazywało mi, że mogę się cofnąć. Bo tu mamy coś, czego nie wiedziałam. Jestem skorupką skurczonego i zgniłego orzecha. Już nie wiem, o co mi chodzi. Życie to fraktal Boga. Życie rodzi życie i tak w kółko. Bez końca, bez sensu. Dobrze, czyli warto też zaglądać na inne strony. Dobrze wiedzieć. Nie wiem, która jest godzina w tej chwili. Okej. Nie wiem, czy chcę spędzić przy tej muzyce wieczór. Chcę sprawdzić, co mamy tutaj więcej. Okej. Zobaczymy, na co stać dzisiejszy underground. To mi się bardziej podoba. Czyli jest wieczór, skoro mamy dwie audycje muzyczne. Nie jest to też pozytywna muzyka, to co jest, ale ma w sobie jakąś taką energię, czego w klasycznej muzyce, przynajmniej tym, co leciało, nie było. Więc tak, przyda ci się to.